15 lat temu szło się tędy bezpiecznie. Teraz atakują nieustannie. To współczesne wampiry, przynajmniej 50-100 ukąszeń rocznie. Zakażenie powodują bakterie przenoszone przez kleszcze. Byłam ciągle zmęczona, sen nie pomagał. Głowa boli okropnie. Mój krzyk chyba słyszą sąsiedzi. Przez 16 lat lekarze powtarzali, że chorobę wymyśliłem. Nieszczęśnik słyszy najczęściej: jest pan zdrów, proszę iść do psychiatry, ma pan fioła. To najszybciej szerząca się choroba wektorowa, numer jeden na świecie. Borelioza, cicha epidemia. Winowajcami są niewielkie, niemal niewidoczne roztocza, kleszcze. To one przenoszą bardzo niebezpieczną i mało znaną chorobę boreliozę, inaczej krętkowicę kleszczową lub chorobę Lyme. Do obszarów najsilniej dotkniętych plagą kleszczy należy północny wschód USA. Dr Rick Ostfeld, śledzący wpływ środowiska na wzrost populacji tych owadów, materiał badawczy ma pod bokiem. Nimfa, druga tutaj. Kleszcze są wszechobecne. W lesie, w pobliżu domów, przy drogach. Dlatego borelioza jest tak groźna. Właśnie zdjąłem spód na kleszcze w stadium nimfy. To one wywołują boreliozę i inne choroby odkleszczowe. Odporne i zamaskowane, zaczajone na źdźbłach trawy. Kleszcze to samotni myśliwi, potrafiący tygodniami czatować na ofiarę. Owady są uzbrojone w parę szczękoczułek oraz hipostom. Szczękoczułki wbijają się w skórę, a hipostom przekłuwa żyłę, umożliwiając kleszczowi dostęp do krwi. Uczta potrafi trwać kilka dni. Nasycony krwią owad może osiągnąć rozmiar orzeszka ziemnego. Ten niepozorny wampir jest groźny tylko wtedy, kiedy sam został zarażony bakteriami. Boreliozę wywołuje jedynie współobecność obydwu nikczemników. Kleszcz wstrzykuje swojemu żywicielowi bakterię, której pełna nazwa brzmi Borrelia burgdorferi. U 2 na 3 zarażonych pojawia się kolisty rumień, który powoli znika. Przez lekarzy, aptekarzy i rodzinę chorego często bywa lekceważony i mylony ze zwykłym zaczerwienieniem po ukąszeniu owada. Nieleczona przez kilka tygodni dolegliwość przechodzi w stan podostry, a po miesiącach lub latach w stan przewlekły. Jeśli nie zostanie podjęte leczenie, nieświadomy pacjent może żyć z boreliozą aż do śmierci. Gdy terapię antybiotykową wdroży się zaraz po ukąszeniu, zakażenie ustępuje w ciągu kilku tygodni. Spóźniona kuracja bardzo komplikuje leczenie. Bakteria boreliozy to istna bomba zegarowa, potrafi pozostawać w uśpieniu latami i nagle obudzić się, gdy system odpornościowy ulegnie osłabieniu. Judith Albertat nie pamięta ukąszenia kleszcza. Jest pilotką. Na początku kariery zawodowej miewała stany silnego przemęczenia. U kobiety latającej na dużych wysokościach nie budziło to niepokoju. Pewnego dnia jednak choroba dała znać o sobie. Kłopoty pojawiły się znacznie później, gdy zostałam instruktorką w Air France. Wystąpiły bóle stawów, pleców, kręgów szyjnych. Zaczęłam miewać zaburzenia wzroku i mowy. Doskwierało mi to tak bardzo, że musiałam porzucić pracę w Air France.
j'étais obligée d'arrêter de travailler et de quitter la compagnie, tout simplement. Je ne pouvais plus travailler. Zdiagnozowanie choroby zajęło kilka lat. Żaden ze specjalistów nie podejrzewał boreliozy. Między czerwcem 2008 a kwietniem 2009 roku byłam u lekarza 37 razy. Słyszałam, jest pani zdrowa. Miałam robiony rezonans magnetyczny, USG, scyntygrafię, cystoskopię, testy biologiczne. Nic nie wykryto. Usłyszałam, proszę pójść do psychiatry. Mój stan się pogarszał, lekarze rozkładali ręce, a ból był nieznośny. Palenie w mięśniach, brzuchu, płucach, bóle głowy i oczu, nieustanne cierpienie. Bywały zimy, kiedy miałam wszystkiego dość. Myślałam, że kolejnego roku tak nie przeżyję. Niezdiagnozowane ofiary boreliozy przeżywają gehennę. Fizycznemu cierpieniu pacjentów towarzyszy bagatelizowanie sprawy przez władze medyczne. Na tym polega zaskakujący paradoks tej choroby. Zapadalność jest znaczna, a lekarze wiedzą o niej niewiele i często stawiają błędną diagnozę. Po części wynika to z braku specjalistów. Aby poznać jednego z najwybitniejszych, udajemy się do stanu Nowy Jork. Specjalistyczna przychodnia doktora Richarda Horowitza co miesiąc przyjmuje setki nowych pacjentów. Hudson Valley, gdzie borelioza ma charakter endemiczny, zamieszkałem 26 lat temu. Wtedy nie wiedziałem, że sytuacja jest bardzo poważna. Stan wielu chorych się poprawiał, ale nie wszystkich. Postanowiłem ustalić, dlaczego niektóre przypadki są tak trudne. Potrzebne będą dodatkowe badania krwi. What I may want to do is they drew the bloods for you. So what symptoms are left at this point? Dla młodej Aliany borelioza była koszmarem. Jestem szczęśliwa, że tu trafiłam. Przedtem czułam się okropnie. Oczy miałam czerwone jak królik. Latem przy 30 stopniach trzęsło mną z zimna, miałam na sobie 4 swetry i dres. Czułam się okropnie. Ciągle byłam bardzo zmęczona, mogłam spać bez końca. Ale sen nie pomagał. U Aliany pojawiły się też zaniki pamięci. Nie poznawała miejsc, swojej babki, nawet mnie. Zanim choroba została zdiagnozowana, lekarze mówili dziwne rzeczy. Najpierw poszłam do pediatry. Lekarka zbadała mi brzuch i stwierdziła, że chorobę sobie ubzdurałam, że dramatyzuję. Błędy lekarskie zdarzają się na całym świecie, nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrożenia boreliozą się nie bagatelizuje. William ze stanu Maine na pomoc musiał czekać latami. Przez 16 lat odczuwałem bóle mięśniowe, zmęczenie, źle sypiałem. Typowe objawy. Od wszystkich lekarzy słyszałem, że chorobę sobie wymyśliłem, że to sprawy psychiczne. Wciąż im powtarzałem, odczuwam ból fizyczny, nie wmawiam sobie. Jestem osobą zrównoważoną, coś jest nie tak. Dopiero po 16 latach znalazłem lekarza, który zlecił odpowiedni test krwi. Zdiagnozował boreliozę. Dzięki swojej metodzie dr Horowitz należy do nielicznej grupy specjalistów potrafiących wykryć różne postacie boreliozy.
Borelioza należy do chorób wieloukładowych, dlatego wywiad zaczynam od historii choroby. Pacjent wypełnia ankietę złożoną z 38 punktów. Dotyczą one nie tylko bólów w stawach i przemęczenia, ale pocenia się, dreszczy przypominających malarię. U chorych na boreliozę co kilka dni pojawia się zmęczenie, bóle mięśni i stawów wędrują po całym ciele. Pacjenci odczuwają mrowienie, sztywność stawów i pieczenie w rozmaitych miejscach. Mimo młodego wieku miewają zaburzenia pamięci i koncentracji. Jeśli dochodzą do tego inne objawy wieloukładowe, nadwrażliwość na światło i dźwięk, zaburzenia snu, rozdrażnienie, stany przygnębienia, zaczynam podejrzewać boreliozę. Skomplikowane terapie wielolekowe poprawiają stan pacjentów, ale mimo 20-letniej praktyki dr Horowitz i jego asystenci wciąż poszukują skuteczniejszych rozwiązań. Trafiają do nas osoby, które z trudem się poruszają. Z powodu częściowego paraliżu prawie nie mówią. Po pół roku odzyskują władzę w nogach. Można się z nimi normalnie porozumieć. Odczuwamy satysfakcję. Potem następuje nawrót. Po 6 miesiącach wracają z tymi samymi objawami. To przykre. W Stanach Zjednoczonych od bardzo dawna borelioza uchodzi za poważne zagrożenie dla zdrowia. Indianie przez stulecia omijali niektóre doliny jesienią i wiosną ze względu na obfitość kleszczy. Zauważyli, że owady te powodują nieuleczalną chorobę. W 1972 roku dzieci i młodzież w niewielkiej miejscowości Lyme w stanie Connecticut dotknęła dziwna epidemia artretyzmu. O jej wywołanie nikt nie podejrzewał bakterii. Tajemnicza dolegliwość otrzymała nazwę choroba z Lyme od miasta, w której ją wykryto. Dopiero po 10 latach amerykański naukowiec Willy Bergdorfer ustalił, że bakterie Borrelii są roznoszone przez kleszcze. Na tle innych mikroorganizmów bakterie te wyróżnia inteligencja. Zmieniają swoją postać, poruszają się szybko, wnikają we wszystkie tkanki miękkie i kości. Te niepozorne spiralne organizmy są dla naukowców trudnym przeciwnikiem. Na Uniwersytecie New Haven profesor Eva Sapi prowadzi laboratorium zgłębiające tajemnice Borrelii. Ciekawe, że dr Burgdorfer odkrył Borrelię 30 lat temu, a my wciąż borykamy się z tą chorobą. Czyli albo stawiamy niewłaściwe pytania, albo bakteria jest sprytniejsza od nas. Dopóki Borrelii nie rozgryziemy, dopóty jej nie wytępimy. Bakteria ta przyjmuje trzy rozmaite postacie. Krętka, cysty i błony biologicznej. Ta ostatnia ma charakter bardzo szczególny, przypomina schronisko czy wręcz miasto dające kryjówkę przed atakiem układu odpornościowego lub starszych antybiotyków. To bardzo złośliwa bakteria. Umie zmieniać swoją postać, potrafi się ukryć. Wnika do wnętrza komórki. Wytwarza pęcherzyki złożone z fragmentów DNA służące za przynętę. Wysuwa je na powierzchnię komórki, wabi układ odpornościowy, a sama siedzi w środku.
Zdrowe komórki stają się obiektem reakcji autoimmunologicznej organizmu. Borrelia wybiera miejsca trudno dostępne dla antybiotyków. Kryje się głęboko w stawach, oczach, tkance glejowej, mózgu. Jest wyjątkowo przebiegła. Zasobnością w DNA przewyższa wszystkie inne bakterie. It has more DNA than any other bacteria on the face of the planet. Dzięki swojej inteligencji i współdziałaniu z kleszczami Borrelia rozprzestrzenia się bez przeszkód. Według oficjalnych danych w roku 2013 w Stanach Zjednoczonych zanotowano 300 tysięcy przypadków boreliozy, czyli 10 razy więcej niż rok wcześniej. Epidemia się rozszerza. Byłem we Francji, w Niemczech, Anglii, Belgii. To zjawisko ogólnoświatowe. Kilka lat temu zostałem zaproszony przez władze chińskie, które borykały się z boreliozą. Tej choroby nie wolno bagatelizować. Epidemia ma dwa ogniska: Stany Zjednoczone oraz Europę Wschodnią i część Azji. Jednakże odkrywa się wciąż nowe siedliska choroby i nowe szczepy borelii. W Afryce badacze francuscy zajmujący się malarią rzucili nowe światło na zagrożenie boreliozą. Odkryli ją w 10 krajach na północy i zachodzie kontynentu. Jesteśmy w Senegalu, w wiosce Dielmo. Od ponad 20 lat badamy malarię w tym rejonie, a przy okazji także inne choroby. Drugie miejsce tuż za malarią zajmuje borelioza. Są lata, kiedy stwierdzamy ją u 1/4 mieszkańców wioski. Prawie zawsze jest mylona z malarią, niekiedy z malarią lekooporną. Tymczasem chodzi o szeroko rozpowszechnioną w całej Afryce boreliozę. Dzięki doktorowi Trapowi o nowej chorobie dowiedziała się cała wieś. Naczelnik wioski przedstawia swój pogląd na boreliozę. Jego zdaniem choroba ta przypomina malarię, lecz jest groźniejsza, bo wywołuje silniejszą gorączkę i łamanie w kościach. Dokładniejsze kontrole i profilaktyka ułatwiają leczenie. Codziennie odwiedzamy inną wioskę, sprawdzamy, kto zachorował. Mierzymy dzieciom temperaturę. Jeśli występują objawy, to przeprowadzamy ankietę i pobieramy krew do analizy. Aby ustalić, jak rozprzestrzenia się choroba Francuz, zastosował oryginalną metodę. Rozstawia klatki do łapania gryzoni. Bo choć zakażenie powodują kleszcze, to prawdziwymi winowajcami są właśnie one jako rezerwuary bakterii borelii. Gryzonie nie zapadają na boreliozę, ale ją przenoszą. Jeden osobnik potrafi zarazić 100 kleszczy. Te zaś, odżywiając się krwią z ssaków, na przykład ludzi, zakażają żywicieli boreliozą. Przez noc złapaliśmy 11 gryzoni 4 gatunków. Tu jest myszoskoczek, tu mastomysy 2 różnych gatunków. Zbadamy ich krew i przeprowadzimy dokładne testy na obecność borelii.
étudiés au laboratoire pour voir s'ils sont infectés par les Borrelia. Obładowane kleszczami gryzonie często przenikają do domostw. Dziewczynka zbadana przed chwilą przez doktora Trappa zaraziła się podczas snu. C'est la grande, hein? Oui, c'est la grande. C'est toi, donc voilà, ça va. Oh là là, elle pleure, elle est intimidée. A priori, tout est rentré dans l'ordre. Terapia najwyraźniej działa. Dziewczynka przez 10 dni brała antybiotyki. Chyba wyzdrowieje. Voilà. Normalement, elle est guérie là maintenant. On va voir s'il y a des terriers de rongeurs dans. Sprawdzimy, czy w jej domu nie ma siedliska gryzoni. Na polach i w lasach jest ich mnóstwo, ale gnieżdżą się też w domach, gdzie mają mnóstwo pokarmu. De nourriture. C'est le lit. Voilà. Ah oui, là il y a un terrier. Tu jest świeża nora, prawdopodobnie należy do mastomysów. Zrobiły dziurę w betonowej podłodze. W środku na pewno są kleszcze. Osoba, która spała tutaj w zeszłym tygodniu, została zakażona boreliozą. Teraz wiemy dlaczego. Gniazdo mastomysów jest obok łóżka. Kleszcze na pewno zostały zwabione przez śpiącą osobę i zaraziły ją boreliozą. W tej okolicy boreliozę roznosi około 40% kleszczy. Oczyśćmy norę. Został schwytany gryzoń z groźnymi pasażerami, ale w środku nadal jest mnóstwo kleszczy. Z pomocą przyszedł odkurzacz. Niektóre są opite. Pora zebrać kleszcze. Owady czeka taka sama terapia jak gryzonie. Doktor Trapp ustali najpierw, czy są zakażone. Świat nie zdaje sobie sprawy ze skali zagrożenia boreliozą. Niebezpieczny trójkąt bakteria, gryzoń, kleszcz bez przeszkód zdobywa nowe rubieże. Jedną z przyczyn jest podział dużych kompleksów leśnych na mniejsze, przez co ubywa naturalnych wrogów gryzoni. Zaś wzrost liczebności gryzoni zwiększa ryzyko epidemii boreliozy. Mysz strząsnę do torebki i zanim ją uwolnię, zbiorę dane o kleszczach. Nie przepada za tym. Ma kilka larw. Ta mysz zarazi boreliozą około połowy swoich kleszczy. Często pada pytanie, czemu nie wytępimy myszy, skoro są tak groźne? Odpowiedź jest prosta. To niemożliwe, bo są ogromnie odporne. B43-16. Należy strzec bioróżnorodności. Gdy nie brak lisów, sów, szopów i skunksów, obserwujemy spadek populacji gryzoni. Chroniąc lasy, dbamy o swoje zdrowie. Popełniamy jednocześnie dwa błędy. Rozdrabniamy obszary leśne i przybliżamy do nich swoje domostwa. W świetle zagrożenia boreliozą gorszego scenariusza nie można sobie wyobrazić. What we have happening. Europa też nie może spać spokojnie.
Niewiele krajów zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie borelioza, ale w Niemczech niebezpieczeństwa się nie lekceważy. Informacje o tym, jak walczyć z kleszczami, wiszą w każdej aptece. Nasi obywatele wiedzą, że ukąszenie kleszcza to nie przelewki, że trzeba go usunąć jak najszybciej. Można już mówić o epidemii. Zachorowań przybywa. W naszym regionie nad Renem, między Schwarzwaldem a Vogesami, populacja kleszczy jest duża. To one przenoszą boreliozę. W przeciwieństwie do innych krajów, w Niemczech prowadzi się ewidencję chorych na boreliozę. Z danych wynika, że mamy do czynienia z epidemią. Co roku liczba zachorowań zwiększa się o kilkanaście procent. Według szacunków, spośród 80 milionów Niemców zarażonych jest 1 do 2, czyli co 80. W sąsiedniej Francji epidemia nie stała się przedmiotem debaty publicznej. Boreliozę zaliczono nawet do schorzeń rzadkich. Tymczasem chorych jest więcej niż sądzono. Zdaniem tego lekarza rodzinnego z Alzacji można wręcz mówić o zaniechaniu. To nie jest rzadka przypadłość, jako lekarz rodzinny notuje setki przypadków. Nie ma mowy o rzadkim schorzeniu. Dane niemieckie muszą zastanawiać. Kilka kilometrów dalej zachorowań jest 200 razy więcej. Czy Ren powstrzyma boreliozę, tak jak ponoć zatrzymał skażenie z Czarnobyla? Dlaczego Francja unika walki z boreliozą? Trudno uwierzyć, ale zdaniem profesora Perona władze wprowadziły system, który zaniża liczbę zakażeń. Problem polega na tym, że 30 lat temu boreliozę oficjalnie zaliczono do schorzeń rzadkich. Dlatego obecnie testy pozwalają wykryć chorobę zaledwie u 5% zakażonych. Tego nie przeskoczymy. Z własnej praktyki wiem, że test przeprowadzony u tego samego pacjenta w różnych miastach może dać odmienny wynik. Innymi słowy, w jednym regionie pacjent zostanie uznany za chorego, w innym nie, ponieważ w kraju obowiązują rozmaite normy czułości testów. Do tego dochodzi zawodność procedur analitycznych i ich precyzja bywa kwestionowana. Test ELISA jest niezbyt dokładny. Naukowcy z Uniwersytetu Johna Hopkinsa ustalili, że jego czułość wynosi 55%. To tak, jakby rzucać monetą. W niektórych ośrodkach amerykańskich pacjenci są informowani o niedokładności testów. Mimo to w większości krajów uprzemysłowionych protokoły diagnostyczne opierają się na normach amerykańskich z roku 2006. Stosujemy test, który nie jest zadowalający. Oczekujemy, że autorytety medyczne stworzą niepodważalny, obiektywny protokół. Tymczasem brakuje zgody na górze. Jesteśmy zobowiązani do wykonywania badań laboratoryjnych. Działamy w jak najlepszej wierze. Natomiast uczeni wciąż nie uzgodnili stanowiska co do procedur, na których moglibyśmy z czystym sumieniem polegać. Zgoda dotyczy tylko tego, że brakuje konsensusu. Czy chodzi
O działanie celowe, brak woli politycznej czy o zwykłą dezynwolturę? Jedno jest pewne, władze medyczne utrzymują niejasny system. Rozbieżności sięgają znacznie dalej. Między autorytetami medycznymi nie ma zgody co do samej natury choroby. Czy boreliozę należy uznać za chorobę przewlekłą, czy choroba ewoluuje? Jak długo powinno trwać leczenie? We Francji zgodnie z oficjalnym zaleceniem terapia antybiotykowa trwa 3 tygodnie z możliwością wydłużenia o kolejne 3 tygodnie. W myśl obowiązujących przepisów borelioza nie jest chorobą przewlekłą. Boreliozy nie można uznać za chorobę przewlekłą. Owszem, może ona niekiedy wywoływać powikłania reumatyczne czy neurologiczne, ale nie jest chorobą przewlekłą. Po pewnym czasie bakteria umiera i choroba ustępuje, choć intruz może spowodować trwałe dolegliwości, tak uważam. Nasz amerykański ekspert jest przeciwnego zdania. Uważa, że leczenie krótkotrwałe nie zawsze przynosi efekty. Walka z bakterią powinna być długofalowa. Wiele chorób, trąd, gruźlice, leczy się latami. Długotrwała antybiotykoterapia nie jest w medycynie czymś wyjątkowym. Osobiście nie ograniczam się do jednego antybiotyku. Podobnie jak przy gruźlicy, stosuję ich kilka. Ten, kto rozumie procesy biologiczne, łączy terapię. Dlatego osiągam sukcesy. Leczenie boreliozy przychodzi bardzo opornie, dlatego że bakteria borelii ma wielu sojuszników. Jeden kleszcz potrafi przenieść cały batalion czynników zakaźnych. Zdaniem części ekspertów trwałe objawy choroby wywołuje armia tych patogenów. Kleszcze to pełzające strzykawki potrafiące zakazić mnóstwem drobnoustrojów. Przeczytałem kiedyś, że kleszcze przypominają menażerię, bo przenoszą wiele bakterii, pasożytów i wirusów. Nie wszystkie zarazki są niebezpieczne, ale część jest groźna dla ludzi i zwierząt. Wskaźnik koinfekcji okazał się bardzo wysoki, tak wysoki, że mieliśmy kłopoty z publikacją swoich wyników. Wykryliśmy też obecność innych organizmów, takich jak mykoplazmy i nicienie, ale i te ustalenia są przyjmowane z dużym sceptycyzmem. Kleszcze przenoszą liczne infekcje. Jednym ukąszeniem możemy nabawić się erlichiozy, anaplazmozy, babeziozy, kleszczowego zapalenia mózgu, bartonellozy. Nasz układ odpornościowy zostaje pokonany. Nie potrafi za jednym zamachem uporać się ze wszystkimi pasożytami i zostaje nadmiernie pobudzony. W ten sposób dochodzi do reakcji autoimmunologicznej. W jednym miejscu nasza odporność się obniża, a w innym nadmiernie pobudza. Następuje to jednocześnie. Cytokiny prozapalne, czyli białka wywołujące stan zapalny, są sprawcami bólu w stawach, obrzęków, zaburzeń pamięci i zmęczenia. W zwalczaniu infekcji towarzyszy zmniejszanie się zakażenia. Układ odpornościowy odzyskuje równowagę, zdrowiejemy. Lecząc chorobę przewlekłą, musimy zlikwidować zakażenie, stan zapalny i zaburzenia odporności. Po latach cierpienia wywołanego tajemniczą chorobą Judith Alberta w końcu przeszła skomplikowaną, acz skuteczną terapię. Do latania powróciłam w styczniu 2011 roku po 9 miesiącach leczenia. Początkowo za pomocą medycyny niekonwencjonalnej, a potem klasycznej z bardzo dużymi dawkami antybiotyków. Dzięki temu stanęłam na nogi. Odzyskałam wigor i zdrowie. Znowu latam. O ile Judith czuje się lepiej, o tyle Joanne Lefebvre choroba wciąż ciężko doświadcza. Od 7 lat regularnie odwiedza profesora Perona, ordynatora oddziału zakaźnego szpitala w Garches pod Paryżem.
Serce mi nie dolega, bóle w klatce piersiowej. Przypadek Joanny jest typowy. Była aktywną, zdrową kobietą. Lubi sport, ma mnóstwo planów, rodzinę i pracę. Wystarczył spacer po lesie, by jej życie stało się koszmarem. Objawy można zlekceważyć. Ukąszenie kleszcza wygląda niegroźnie. Oto zdjęcie jej uda przedstawiające rumień wędrujący. Wtedy lekarz zbagatelizował ten objaw. Wkrótce jednak pojawiło się zmęczenie, silne bóle głowy i stawów, kłopoty z chodzeniem. Zaniepokojona swoim stanem, po 2 miesiącach zgłosiła się do nas. Joanna jest nauczycielką w szkole podstawowej. Uwielbia uczyć dzieci sztuki czytania i pisania. Przez boreliozę nawet najprostsze czynności sprawiają jej trudność. Ma znaczne zaniki pamięci krótkotrwałej, dlatego stworzyła codzienne rytuały. Lekarstwa kładę na stole, muszą być na widoku. Rozlepiam kartki przypominające, co mam zrobić. Ale to nie jest takie proste, bo potrafię zapomnieć, że kartkę napisałam. Mam też ogromne kłopoty z koncentracją. Dzięki długotrwałej terapii także stan Joanny się poprawił. Po 7 miesiącach leczenia poprawę odczułam na 5 minut. Zaraz mi się pogorszyło, ale przez 5 minut było dobrze. Następnego dnia poprawa trwała 10 minut. Kolejnego 10 godzin. Stopniowo zdrowiałam. Walka naukowców z boreliozą dopiero się zaczęła. Na całym świecie badania nie ustają. Powstają nowe metody diagnostyczne i szczepionki. Sięga się po komórki macierzyste, genetykę, terapie roślinne. Ofensywa przeciw nieuchwytnemu wrogowi idzie szerokim frontem. Tymczasem we Francji badania są nadal w powijakach. Postępy w badaniach nad boreliozą hamuje niedostatek pieniędzy. Branża farmaceutyczna zachowuje bierność. W leczeniu stosuje się najstarsze antybiotyki, penicyliny i tetracykliny oraz bardzo tanie leki generyczne. Producenci leków uważają boreliozę za chorobę rzadką i budzącą naukowe kontrowersje, więc taka inwestycja im się nie opłaca. Drepczemy w miejscu. Słyszymy, że nauka ma iść do przodu, ale nie dostajemy pieniędzy. Bez nich ani rusz. Podczas gdy trwają poszukiwania cudownego leku, Judith toczy osobistą wojnę z boreliozą. Opisała ją w książce. 2 lata temu wraz z lekarzami i innymi ofiarami choroby założyła fundację Borelioza bez granic. Organizacja pomaga osobom zaniedbanym przez specjalistów i usiłuje uświadomić władzom skalę epidemii. Wysiłki nie idą na marne. Allô. Oui, bonjour. Judith Albertin. Przez 1,5 roku odpisałam na 18 tysięcy maili i odebrałam tyle samo telefonów. Chorzy opowiadają o swoim strasznym cierpieniu. Kierujemy ich do doświadczonych specjalistów, którzy stosują najnowsze metody walki z boreliozą. Potrzebujących kontaktujemy nie tylko z lekarzami. Udzielamy porad prawnych, gdy na przykład specjalista odmawia leczenia albo przez boreliozę chory straci pracę. Raz do roku w Strasburgu Judith organizuje konferencję, na której chorzy i lekarze mogą zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami nauki. Uczestniczą w niej też pacjenci, domagający się od władz francuskich uznania boreliozy za chorobę przewlekłą.
Po trzech tygodniach terapii antybiotykowej zostałam wypisana ze szpitala. Leczenie kontynuowałam w domu. Tydzień później poprosiłam o przedłużenie terapii. Usłyszałam, że to niemożliwe. Byłam zaskoczona, ale po dwóch latach walki z tą chorobą już nic mnie nie zaskakuje. Sytuacja jest zatrważająca, bo wraz z końcem terapii, bez względu na wynik, pacjent zostaje osamotniony. Żeby kontynuować leczenie, musi szukać ratunku nawet za granicą. Fundacja zaprasza na odczyty najwybitniejszych ekspertów z całego świata. Tym razem zebrani przysłuchują się wystąpieniu doktora Richarda Horowitza, który stawia sprawę jasno. Leczenie boreliozy, która jest chorobą wieloobjawową, wymaga całkiem nowego protokołu terapeutycznego. Mam pacjentów, którzy byli już u 20 lekarzy i wciąż cierpią. To tak jakby choremu, którego boli noga, bo ma w niej 16 gwoździ, doktor wyrwał tylko 2. Pacjent wraca z bólem. Lekarz na to: przecież wyrwałem 2 gwoździe. Chory: ale zostało 14. Od prelegentów wiało optymizmem. Zapewniali, że z niewyleczoną boreliozą można żyć. Bardzo kompetentnie przedstawili punkt widzenia odbiegający od obowiązującej we Francji wizji boreliozy. Dostarczyli wielu praktycznych wskazówek. Nasza konferencja ułatwi jej uczestnikom poruszanie się w gąszczu informacji na temat boreliozy. Fundacja udziela także porad prawnych. Z powodu boreliozy chorzy często tracą pracę. Ich cierpieniu fizycznemu aż nadto często towarzyszą trudności finansowe. Na chorobowym byłem 3 lata. Potem komisja lekarska orzekła pełną zdolność do pracy. Lekarze zignorowali moje objawy i wyniki badań, które przeprowadziłem w Niemczech. Pokazałem orzeczenie francuskiego neurologa, że cierpię na chroniczne zmęczenie. Wizyta trwała 5 minut. Zostałem potraktowany obcesowo. Usłyszałem: musi pan wrócić do pracy. Straciłem zasiłek. Teraz nie mam z czego żyć. Chorzy nie zawsze mogą liczyć na służbę zdrowia ani na państwowy system ubezpieczeń, który wymaga od lekarzy, by wyznaczali pacjentom datę powrotu do pracy. W praktyce jest to niemożliwe, bo chory przewlekle na boreliozę staje się inwalidą. Walczymy o uznanie boreliozy za inwalidztwo uniemożliwiające powrót do pracy. Dzięki temu chorzy będą mogli otrzymywać zasiłek i kontynuować leczenie. Niestety dostęp do odpowiednich terapii jest utrudniony i płatny. Chorzy często nie mają wsparcia ze strony lekarzy. Natomiast specjaliści i biolodzy, którzy odchodzą od oficjalnych procedur, padają ofiarą swoistego polowania na czarownicę. Niektórzy lekarze stosują protokoły terapeutyczne nieaprobowane we Francji, choć oficjalnie obowiązujące w USA i Niemczech. Opracowali je eksperci równie kompetentni jak twórcy wytycznych francuskich. Zwolenników nowych procedur spotykają nieprzyjemności ze strony Naczelnej Rady Lekarskiej, która takich praktyk nie akceptuje. Judith postanowiła poświęcić się walce w obronie ofiar boreliozy. Nie jest osamotniona, protesty są organizowane nie tylko we Francji. W 2013 roku po raz pierwszy zorganizowano Dzień Świadomości Boreliozy. Na ulicę wyszło tysiące ludzi, od Vancouver po Warszawę i od Melbourne po Sztokholm.
Jeśli choroba przybiera różne postacie, to należy ją zwalczać rozmaitymi metodami. Janvier Perello założyła Stowarzyszenie Borelioza w sieci, którego celem jest popularyzacja i wyjaśnianie kontrowersji narosłych wokół boreliozy. Janvier cierpi na neuroboreliozę, jest dotknięta paraliżem, ma kłopoty z mową, ale się nie poddaje. Swoje dolegliwości nazywa neuro-B. Nasze stowarzyszenie zrzesza osoby z neuro B, czyli takie, które nie potrafią utrzymać stałej pracy, ale się nie poddają. Jesteśmy zdani na walkę. Dlatego zadeklarowaliśmy, że swoje cele będziemy osiągać łagodnymi środkami, bo batalii nie wygramy gwałtem. Nie uderzymy pięścią w stół, bo czasem nie możemy zrobić nawet kroku. Dlatego Janvier posuwa sprawy do przodu za pomocą komputera. Dużą wagę przywiązuje do informowania mieszkańców okolicznych gór o zagrożeniu kleszczami. Nie ma żadnych ostrzeżeń. Brakuje przestróg w aptekach, na szlakach turystycznych, w lasach, na kempingach. Tablice informacyjne ani słowem nie wspominają o pladze kleszczy. Ostrzeżenia godzą w interesy hotelarzy, restauratorów i wszystkich, którzy żyją z turystyki górskiej. Mer nie potrafi przekonać radnych do ustawienia tablicy przestrzegającej przed kleszczami. Lokalne władze obawiają się, że to wystraszy turystów. Niestety, przemilczając zagrożenie kleszczami, zmierzamy donikąd. Bezczynność władz irytuje Janvier. Dlaczego nie ma informacji w aptekach? Dlaczego władze nie przeprowadzą kampanii z billboardami i głośnikami we wszystkich przychodniach w całym kraju? Dlaczego nie ma akcji informacyjnej wśród lekarzy? Przecież kleszcze są wszędzie. We Francji, w przeciwieństwie do wielu innych krajów, próżno szukać w lasach informacji o kleszczach. Są mapy dla turystów, rozmaite zakazy, ostrzeżenia przeciwpożarowe, ale o kleszczach i boreliozie ani słowa. Jedna z nielicznych tablic ostrzegawczych znajduje się tutaj, w lesie Senart pod Paryżem. Postawiła ją Joanna Lefebvre dzięki wsparciu miejscowych radnych. Gdybym zawczasu znała zagrożenia, dziś byłabym zdrowa. Wtedy, kiedy ukąsił mnie kleszcz, nie miałam pojęcia, że borelioza w ogóle istnieje. Gdybym to wiedziała, lekarze szybciej by mnie zdiagnozowali. Wcześniej zaczęłabym leczenie, a kuracja byłaby skuteczniejsza. Taka wiedza jest niezbędna, ale wciąż jej brakuje. Rocznie las Senart odwiedza 3 miliony ludzi. Jedynie gmina Hyères dostrzegła konieczność rozmieszczenia ostrzeżeń o zagrożeniu kleszczami. Wskazówki są bardzo proste. Zostałam ukąszona 1 maja, było wtedy zimno. Miałam na sobie dżinsy i trzewiki. Kleszcz przewędrował po nodze aż do pasa. Gdybym znała zagrożenie, wpuściłabym spodnie w skarpetki i byłabym niemal całkowicie bezpieczna.
la piqûre de tique. Podciągaj skarpety, unikaj wysokiej trawy, nie wkładaj skąpej odzieży, używaj środków odstraszających. Po wycieczce sprawdź, czy nie masz kleszczy. Jeśli znajdziesz owada, usuń go pensetą albo specjalnymi szczypcami, nigdy palcami. Wobec zagrożenia przewlekłą boreliozą zalecenia są bardzo proste, a przy tym kluczowe, dopóki nie zgłębimy choroby z Lyme. Czy borelioza rzeczywiście jest schorzeniem rzadkim? Dlaczego władze medyczne obstają przy testach, które uchodzą za nieskuteczne? Czemu nie zatwierdzą terapii długookresowych, skoro borelioza może przejść w fazę przewlekłą? I ostatnia kwestia, dlaczego badania nad tą nierozpoznaną do końca chorobą są niedofinansowane? Wszystko to przypomina thriller medyczny. Kto czerpie korzyści z bagatelizowania boreliozy? Komu zależy na nieleczonych pacjentach? Istnieje pogląd, że korzystają na tym firmy farmaceutyczne, bo im dłużej chorują pacjenci, tym większe profity czerpią z terapii długofalowych. To zapewne zbyt wielkie uproszczenie. Moim zdaniem bardziej chodzi tu o powszechną bierność. Co utrudnia postęp? Konflikt interesów, osobistych ambicji, przepychanki na górze? Nie wiem, ale sytuacja we Francji jest dalece bardziej skomplikowana niż w innych krajach. Moim zdaniem należy powołać ośrodki chorób przewlekłych i wyszkolić specjalistów, podobnie jak zrobiono w kardiologii i neurologii. Badania nad boreliozą pozostają w powijakach, a zagrożenie wzrasta. Władze medyczne i naukowcy muszą stanąć z chorobą do wyścigu. Wygrają, jeśli tylko dostrzegą pilną potrzebę znalezienia właściwej recepty. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Grzegorz Basaj, czytał Janusz Szydłowski.